Dokąd prowadzą te schody? W górę czy w dół? Albo inne pytanie: czy może istnieć taki trójkąt? Jak widzisz, na papierze możemy narysować wszystko, nawet takie figury, których nie da się skonstruować w rzeczywistości. Zanim przejdziemy do rysowania ostrosłupów, zaczniemy od rysowania brył, które już na pewno umiesz narysować. Tutaj widzisz narysowane sześcian. Jak sama nazwa wskazuje, sześcian ma sześć ścian i każda z nich jest kwadratem. Na rysunku zaznaczyłem dwie ściany, przednią i tylną. Wyraźnie widać, że mają one kształt kwadratu. Tak jak w rzeczywistości albo jakbyśmy powiedzieli w 3D. A co z tymi dwiema ścianami? Jakie mają one kształty? Jak wiesz, powinny to być kwadraty. Ale na tym płaskim rysunku wyglądają jak równoległoboki. Dlaczego tak się dzieje? Po prostu musimy narysować coś trójwymiarowego na płaskiej kartce. Zwróć uwagę, że jedne elementy wyglądają tak jak w rzeczywistości czyli ta ściana jest kwadratem, natomiast inne na płaskim rysunku ulegają zniekształceniu. Ta ściana wygląda jak równoległobok. Co jeszcze ulega zmianie? Skupmy się na kątach. Podstawa sześcianu jest kwadratem, więc ma cztery kąty proste. Czy one wyglądają jak kąty proste? Nie. Te dwa kąty wyglądają jakby były kątami ostrymi, natomiast te dwa jak kąty rozwarte. Ta metoda, którą się posługujemy, gdy rysujemy sześcian na kartce, nosi nazwę rzutu równoległego. Dlaczego tak się nazywa? Zwróć uwagę na te krawędzie. Są one równoległe. Tak samo te krawędzie. Też są do siebie równoległe. Podobnie jak te. Rzut równoległy zachowuje równoległość odpowiednich krawędzi. Stąd wzięła się jego nazwa. Na samym końcu musisz zapamiętać, w jaki sposób nie rysować brył. Na przykład, jak nie rysować sześcianu. Tak wygląda sześcian widziany przez kogoś, kto stoi naprzeciwko niego. Nie za bardzo przypomina bryłę przestrzenną, prawda? Tak z kolei wygląda sześcian dla kogoś, kto stoi w środku. Dlaczego te dwa rysunki sześcianu są błędnie narysowane? Zobacz, ten rysunek niczym się nie różni od rysunku kwadratu. Jak mielibyśmy poznać, że jest to bryła przestrzenna? Natomiast tutaj pokrywają się niektóre odcinki, np. przekątne przedniej i tylnej ściany. Dobry rysunek ułatwia rozwiązanie zadania, natomiast błędny przeszkadza. Dlatego warto nauczyć się rysowania brył przestrzennych. Rysowanie ostrosłupów zacznijmy od ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Jaką figurę ma on w swojej podstawie? Taką samą jak sześcian, czyli kwadrat. Spróbujmy teraz narysować podstawę tego ostrosłupa w taki sam sposób, jaki rysujemy podstawę sześcianą. Oto narysowany kwadrat, oczywiście w rzucie równoległym, odpowiednio pochylony. Wygląda jak równoległobok, prawda? Teraz musimy dorysować krawędzie boczne, ale w jaki sposób? Gdzie będzie wierzchołek tego ostrosłupa? Tutaj, tutaj, a może tutaj? Zastanówmy się. Jest to ostrosłup prawidłowy. Co wiemy o tego typu ostrosłupach? Że spodek wysokości pada idealnie na środek podstawy. A jak znaleźć tutaj środek podstawy? Spójrzmy na podstawę tego ostrosłupa z góry. Oto kwadrat, który stanowi podstawę. Jak znaleźć jego środek? To bardzo proste. Wystarczy narysować jego przekątne. Narysujmy więc przekątne na tej podstawie. Punkt przecięcia będzie spodkiem wysokości. Świetnie. Oto spodek wysokości. Teraz wystarczy narysować wysokość. W jaki sposób? Wystarczy ją nanieść pionowo w górę. Przykładowo niech będzie miała taką długość. Jaki jest kolejny krok? Nie ma tu już żadnej filozofii. Wystarczy połączyć wierzchołki podstawy z wierzchołkiem ostrosłupa i otrzymamy narysowaną bryłę. Super, oto nasz ostrosób! Ale, ale, chwila, czy wszystko tutaj jest ok? Ile mamy krawędzi? Raz, dwa, trzy, trzy krawędzie? Powinny być cztery, ale zobacz, ta krawędź tylna pokrywa się na rysunku z tą krawędzią. Tak jak mówiłem wcześniej, bardzo ważne jest umiejętne rysowanie brył na kartce. Jak to naprawić? Wystarczy, że przedłużymy nieco wysokość. Cofnijmy się o parę kroków. Pozbądźmy się krawędzi i przedłużmy wysokość. Teraz powinno być wszystko ok. I oto nasz ostrosłup. Gratulacje! Teraz nauczymy się, jak rysować ostrosłup prawidłowy trójkątny. Jaka figura będzie w jego podstawie? Trójkąt równoboczny. Zaczynamy od narysowania podstawy, pamiętając, aby była ono odpowiednio nachylona. Albo mówiąc kolokwialnie, nieco kopnięta. Super! Jak mówiliśmy poprzednio, musimy znaleźć spodek wysokości, który znajduje się idealnie w środku tej podstawy. Dla ułatwienia, spójrzmy na tę podstawę z góry. No dobrze, musimy znaleźć środek trójkąta równobocznego. Gdzie on się znajduje? W poprzednim przykładzie wystarczyło narysować przekątne, no ale w trójkącie nie ma przekątnych. Jak sobie z tym poradzić? Mam nadzieję, że pamiętasz o tym, że środek trójkąta równobocznego znajduje się w miejscu przecięcia jego wysokości. Narysujmy więc wysokości w tym trójkącie. Tutaj jest spodek wysokości. No dobrze, ale jak narysować wysokości na takim kopniętym rysunku? Jak pamiętasz, rzut równoległy nie musi zachowywać kątów, nawet tych prostych. Należy wykorzystać pewien fakt. Otóż w trójkącie równobocznym wysokości Padają idealnie na połowie przeciwległego boku, a akurat środek odcinka w rzucie równoległym jest zawsze zachowany. Wystarczy więc, że wyznaczymy środki tych boków i połączymy je z odpowiednimi wierzchołkami. Do naszych celów wystarczy narysować dwie wysokości. Środek tego boku znajduje się tutaj, natomiast środek tego boku tutaj. Poprowadźmy te wysokości. Na przecięciu Mamy spodek wysokości ostrosłupa. A teraz zatrzymaj film i spróbuj dokończyć rysunek samodzielnie. Rysujemy wysokość i tworzymy krawędzie boczne łącząc wierzchołek ostrosłupa z wierzchołkami podstawy. Super! Umiesz już rysować ostrosupy prawidłowe trójkątne. Na samym końcu zostały nam ostrosupy prawidłowe sześciokątne. W ich podstawach znajduje się sześciokąt foremny, taki jak ten, który widzisz na rysunku. Na samym początku pytanie: jak narysować powiedzmy kopnięty sześciokąt foremny? Wydaje się to skomplikowane, ale zobacz, najpierw narysujmy trzy przykładowe krawędzie tego sześciokąta. Wiemy, że muszą być one odpowiednio pochylone. I co dalej? Musisz pamiętać o tym, że w sześciokącie odpowiednie pary krawędzi są do siebie równoległe. Jako, że rysujemy w rzucie równoległym, to na naszym płaskim rysunku również ta równoległość będzie zachowana. Narysujmy odcinek równoległy do tego. Będzie tutaj. A teraz rysujemy tutaj odcinek równoległy do tego. Świetnie. Łączymy teraz te dwa pozostałe wierzchołki i mamy już podstawę. Wiesz już dużo o rysowaniu ostrza słupów. Spróbuj dokończyć ten rysunek samodzielnie. Następnie włącz im ponownie i porównaj swój rysunek z moim. Teraz musimy znaleźć spodek wysokości. Znajduje się on na środku figury, czyli na przecięciu przekątnych. Teraz rysujemy odpowiednią wysokość i dodajemy krawędzie boczne. Łączymy wierzchołki i mamy gotowy ostrosłup. Wiesz już teraz, jak rysować ostrosłupy prawidłowe? To teraz zadanie dla Ciebie. Spróbuj narysować ostrosłup trójkątny, w którym spodkiem wysokości jest jeden z wierzchołków podstawy. Patrzymy w tej zadania. Po pierwsze ma to być ostroysób trójkątny, ale nieprawidłowy. Możemy narysować dowolny trójkąt w podstawie, taki jak ten. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że spotkiem wysokości jest jeden z wierzchołków podstawy, ten, ten albo ten. Możemy wybrać dowolny, ja wybiorę ten. Od razu rysuję wysokość. Musimy połączyć ten wierzchołek z pozostałymi dwoma wierzchołkami. Na samym końcu zaznaczamy przerywaną linią. Krawędź, która jest z tyłu. Oto jeden z możliwych ostrosłupów. W tym zadaniu nie ma jednej dokładnej odpowiedzi. Należy pamiętać tylko o tym, żeby w podstawie był trójkąt, a spodek wysokości pokrywał się z jednym z wierzchołków podstawy. A teraz podobne zadanie. Narysuj ostrosłup czworokątny, w którym spodek wysokości jest środkiem jednego z boków podstawy. Również spróbuj je rozwiązać samodzielnie. Po pierwsze, jest to ostrosób czworokątny, czyli w podstawie rysujemy dowolny czworokąt. Po drugie, spadek wysokości jest środkiem jednego z boków podstawy. Wybieramy jeden z boków podstawy, na przykład ten. Znajdujemy jego środek i otrzymujemy spadek wysokości, jak i samą wysokość. Teraz prowadzimy krawędzie boczne i mamy ostrosób. Pamiętaj o przerywanych krawędziach z tyłu. Oto przepis. Jak narysować ostrosłup prawidłowy w rzucie równoległym? W czterech prostych krokach. Po pierwsze, musimy narysować podstawę. Po drugie, znajdujemy spodek wysokości. Po trzecie, rysujemy tę wysokość. A po czwarte, dorysowujemy krawędzie boczne. Zobaczyłeś właśnie kolejny film poświęcony ostrosłupom. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty. A także do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube i Matematyka.